Witam, przedstawiam zwiany opony Vittoria Mescal TNT w rozmiarze 29x2,25. Mescal występuje w paru odmianach. Te najwyższe z dodatkiem grafenu to właśnie TNT z szarym bokiem i wzmocnionymi ściankami bocznymi przeznaczone do XC i trailu, lżejsze TLR z jasną ścianką bez wzmocnień stworzone do wyścigów XC oraz zwykła wersja zwijana i klasycznie najtańsza i najcięższa opcja z drutem. Droższe wersje Mescala posiadają czteroskładnikową mieszankę gumy, co według Vittorii ma zwiększyć ich przyczepność, wytrzymałość i jednocześnie zmniejszyć masę. Katalogowo te opony powinny ważyć 725 gram, a w rzeczywistości są nawet lżejsze, więc jak na wzmocnioną oponę nie jest źle. Występują w rozmiarach od 26 do 29 cali i szerokościach od 2,1 do 2,6, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Mescal to dość szybka opona. Oczywiście nie tak jak Race Kingi. Link do filmu o nich i nie tylko znajdziecie w prawym górnym rogu i opisie. Stosuje się ją przeważnie na tylne koło, a na przodzie trochę bardziej agresywnego barzo, ale jeśli nie jeździcie w trudnym terenie i nie potrzebujecie super trzymania, możecie użyć Mescali na oba koła. Jeśli Schwalbe, Maxisy i Continentale Wam się znudziły i chcecie spróbować czegoś nowego i tańszego, to ten zestaw kosztował mnie 350 zł i póki co jestem z nich zadowolony. Uszczelniły się bez problemu, bardzo dobrze trzymają ciśnienie, nie są najszybszymi oponami, ale za to są solidne i mają niezłą trakcję. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!